Witajcie. To już jest ostatni punkt naszego dzisiejszego dnia. Dnia rekolekcji internetowych na pustelni. Słowo zawsze wydaje swój owoc i chcemy Wam też pokazać, że my uczestniczymy w tych rekolekcjach i że to słowo jest do każdego z nas. I w tym ostatnim punkcie, w kilku zdaniach, każdy z nas chce z Wami się podzielić tym, jak to słowo w nas pracuje, co nas dotyka, do czego nas zaprasza. Dlatego przez te kilka minut posłuchajcie naszych doświadczeń. Jeżeli chodzi o mnie, to ja na pewno oprócz tego stresu, który jest związany z prowadzeniem tych rekolekcji, bo fakt, że dawno nie czułem łączności z tak wielką liczbą osób. Tak nawet nie chodzi mi o jakąś liczbę osób, tylko czuję, że rzeczywiście jestem dzisiaj związany z wieloma osobami i w łączności, więc dzisiaj też Bogu za to doświadczenie dziękuję, że dzisiaj czuję, że jestem dzisiaj w jedności z wielu braćmi. I z tym też był związany zwyczajnie stres, bo kiedy człowiek trochę mówi i mówię i nie widzę, kogo mam naprzeciwko siebie, to dzisiaj trochę mi to może zabierało pewnego doświadczenia osobistego, ale dzisiaj jedno, co dzisiaj na koniec dnia, za co Bogu wyrażam wdzięczność i czym mogę się podzielić, to właśnie to, że On mnie znowu zaprasza do tego, żeby być małym, żeby się umniejszać. Co jest dla mnie takim bardzo trudnym polem, bo myślę, że gdzieś jakoś uwierzyłem w to bardziej, że bycie kimś, bycie człowiekiem rozwiniętym, bycie człowiekiem wielkim, to mnie bardzo pociągało i motywowało przez lata. Dzisiaj faktycznie mogę też powiedzieć, że wierzę w to słowo, bo też znam rozczarowanie, kiedy można osiągać jakieś mniejsze, większe swoje cele, można być chwalonym księdzem przez wielu, a można być tak naprawdę ogromnie rozbitym wewnętrznie, człowiekiem samotnym, pustym. I mam to doświadczenie. I dzisiaj, myślę, wiem, że ja w to wierzę, że dzisiaj relacje to jest mój kierunek, że chciałbym być człowiekiem komunii, chciałbym być człowiekiem, który wchodzi w relacje, a z drugiej strony czuję się tak bezradny, jak tak wdowa, i zalękniony, i przestraszony. Ale ten kierunek, że muszę stać się właśnie, nie bać się umniejszać, żeby być kruchym, pozwolić sobie na słabość, przyznawać się do kruchości, że jestem naprawdę nędzą, to mnie bardzo dzisiaj ośmiela. Mimo że to idzie ciągle codziennie z oporami, to ja dzisiaj wiem, że to jest dla mnie duży kierunek i im będę mniejszy, tym bardziej będę dostępny dla ludzi, dla innych braci, którzy będą chcieli ze mną wejść w relacje, nie będą się mnie bać. Nie będę musiał na ludziach robić wrażenia, bo myślę, dzisiaj nie chciałem robić wrażenia. Dzisiaj chciałbym mieć z ludźmi prawdziwe relacje, a nie robić wrażenie, być aktorem, który jest oklaskiwany, ale schodzi ze sceny i jest przeraźliwie samotny. I ja za to dzisiaj Bogu dziękuję i za to doświadczenie swojej wieży Babel i za tę obietnicę, że jest coś więcej. I jest szansa dla mnie dzisiaj na nawrócenie. No to ja za to dziękuję i tym się dzielę. To może ja teraz powiem. Mnie bardzo ujmuje postać wdowy i jest to dla mnie ogromnie wielce dobra nowina, że Pan Bóg właśnie te osoby najsłabsze, te, które może często są doświadczone cierpieniem, te, które nie są takie pewne, te, które nie mają już nadziei na przyszłość, te, które jakby straciły wszystko, że Pan Bóg do tych osób ma jakiś szczególny dostęp, że to sprawia, że niejednokrotnie w Piśmie Świętym właśnie do takich wdów przychodzi, do wdów czy do chorych, że te osoby mają szansę na spotkanie z Nim takie bardzo osobiste. Te osoby są nieraz dotknięte przez Niego, te osoby mają szansę z Nim porozmawiać. Ja się czuję jako osoba, też myślę o takim doświadczeniu słabości i myślę sobie, że to jest też szansa, że Pan Bóg tych słabych jakoś szczególnie, mam wrażenie, ukochał. I to jest ogromnie dobra nowina, że jeśli nie mam w życiu nadziei, jeśli nie wiem, co będzie jutro, jeśli nie mam siły na jutro, jeśli nie mam pomysłu na jutro, to może wtedy Pan Bóg właśnie szczególnie się do mnie przybliża.
i on mnie podnosi. I tak naprawdę to jest bardzo, bardzo radosna, bardzo dobra wiadomość. Ja poproszę o kamień, żeby się z tym podzielić. W pierwszej kolejności, kiedy myślę sobie relacje, to dziękuję Bogu dzisiaj za to, że te relacje mam. I nie przeraża mnie może aż tak bardzo perspektywa, ktoś by powiedział, że ksiądz, no to samotny. Natomiast dzisiaj mogę powiedzieć, że dziękuję Bogu za moją rodzinę, za ludzi, których mi postawił na drodze. I wiem, że jestem powołany może już do pielęgnowania tych relacji, które Pan Bóg mi dał. I myślę, że bardzo dobrze Pan Bóg wprowadził mnie w ten czas rekolekcji, chociażby przez to, że mogłem wczoraj przed wyjazdem na rekolekcję, może tak niedosłownie, ale poprzez wspólną modlitwę z kimś pojednać się. Druga rzecz, kiedy wczoraj jeszcze prowadziliśmy pewien dialog, widziałem, że mogę się przyznać do czegoś, co nazywa się jakąś odwagą, żeby zobaczyć, że jestem słaby. To znaczy, że muszę zacząć od nowa. Jeżeli chodzi o budowanie wieży, to ten kamień symbolizuje dla mnie coś, co nazywa się moją słabością. I nie chciałbym, tak samo jak ksiądz Robert też powiedział, nie czuć się mocny, zwłaszcza, że wiem, że więcej u mnie jest więcej słabszych stron niż tych mocnych. To też sobie może poczytuję za jakąś siłę, że nie boję się do tego przyznać, aczkolwiek kiedy zostaję z tym sam, kiedy widzę większość ludzi, że są sprytniejsi, mądrzejsi, bystrzejsi, bym powiedział, w wielu rzeczach, to mnie to upokarza bardzo mocno, jako człowieka, już nawet nie jako nie, czy mężczyznę, bo nie jestem w stanie powiedzieć, czy nim jestem. Ale ten temat budowania relacji zaprasza mnie też do tego, żeby tym, kim jestem, to też co powiedział papież Franciszek, żeby się stać człowiekiem, mężczyzną, księdzem, żeby w tym budowaniu, z tego czegoś, co jest bardzo małe, żeby wytrwać do końca. To jest dla mnie doświadczenie dnia dzisiejszego w budowaniu relacji. Też to, co mi mówi, że to w tym pytaniu, czy masz na wykończenie, ta jakaś grupa ludzi, która jest w moim życiu, pokazuje mi, że nie boję się zacząć od nowa, bo mam z kim dalej budować. No, mnie dwie rzeczy dotknęły w czasie tego czasu, na tych rekolekcjach. Pierwsza to na pewno odnosi się do wdowy. W tym szalonym czasie, w którym teraz jesteśmy, kiedy większość z nas siedzi zamknięta w domach, ja muszę przyznać, że ten czas jest dla mnie trudny. Wiem, że są osoby, które w tym rozkwitają, a ja umieram. Ja umieram siedząc zamknięty w domu z moimi dziećmi i z żoną i z teściem nieraz. I jest mi trudno, ale chyba sobie uświadomiłem, że najtrudniej nie jest mi z nimi, tylko właśnie najtrudniej jest mi z samym sobą. Ja siebie nie poznaję, ja widzę, ile we mnie jest jakiegoś nieuporządkowania. I miałem też taką pokusę, żeby się zaszufladkować, właśnie to, o czym było mówione, żeby nadać sobie etykietkę. A też ten czas, te rekolekcje, to słowo jakby pozwala mi uwierzyć w to, że jest nadzieja, że właśnie żebym dał sobie szansę też, że jestem w tym momencie, w takim okresie mojego życia, w takiej dyspozycji, która no taka jaka jest. I na siłę no, zaakceptuję to po prostu, na siłę nie będę tego zmieniał. I będę też pozwalał Panu Bogu, żeby pracował. Wiem, że jest to możliwe, widzę to po tym, jak Asia funkcjonuje, wiem, że można. Dostałem telefon od bliskiej mi osoby ważnej, którą szanuję, od Darka, który dzielił się tym, że ten czas z jego rodziną jest czasem pięknym, w którym się modlą, w którym budują relacje. To mi daje nadzieję. To mi daje nadzieję. Dlaczego ja miałbym inaczej? I no, to jest dla mnie ważne.
ważny taki aspekt tego czasu. I drugi to budowanie wieży Babel, właśnie budowanie życia. W jaki sposób budować to swoje życie? To jest pytanie, które jest, które sobie zadaję w zasadzie od początku, kiedy stworzyliśmy rodzinę, urodziły się dzieci. Jak budować drogę zawodową? Jak budować relacje z moją żoną? Jak budować relacje z dziećmi? Teraz dany mi jest też taki czas, możliwość spełniania się gdzieś w takim aspekcie naukowym, coś, co bardzo chciałem robić od jakiegoś czasu, a z drugiej strony też ten niepokój, bo wiem, jakie mogą być, jaka może być tego cena. Właśnie to, co ksiądz Robert też mówił dzisiaj w konferencji o tym, że można się spełnić, mogę osiągnąć wszystko. Mogę być kimś w moich oczach, w oczach innych, a tak naprawdę ceną za to będzie totalne bankructwo w innych przestrzeniach. Jak to wypośrodkować? Gdzie znaleźć właśnie drogę? No, wydaje mi się, że właśnie, że będąc blisko Boga i mając wokół siebie ludzi w relacji, którzy są blisko Boga, to wierzę, że też oni będą mnie prostować gdzieś, kiedy gdzieś ja zobaczę, że, albo właśnie najgorsze, kiedy ja nie zobaczę, że zbaczam, to mam ludzi i to jest największe bogactwo chyba też relacji, którzy pokażą mi, że zbaczam gdzieś z tej drogi. I to jest dla mnie też takie bogactwo tego czasu dzisiaj. Na koniec chcieliśmy Was zaprosić. Tak jak nas słuchacie, mamy późny wieczór dla wielu. Jeżeli jesteście w stanie i macie kogoś obok, męża, żonę, dzieci, kogoś, kto chce, kto ma wolę, nie przymuszając, żeby się razem też podzielić, co dzisiaj przeżyliście w kilku zdaniach, nie bojąc się też pokazywać przede wszystkim nie osiągnięć, ale też kruchości, co dzisiaj odkryłem, to podsumowanie dnia miałoby szczególny walor takiego pokazania swojej słabości Bogu i drugiemu człowiekowi, a to będzie ku zbudowaniu relacji, to jest obietnica. Niech Wam na ten noc, na ten wieczór błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.